Polskie Teatr Lalki Aktora to jeden z najstarszych polskich teatrów lalek. Powstał w 1937 roku z inicjatywy Alojzego Smolki. Był to człowiek wyjątkowy, a dlaczego i jakie dokładnie były jego zasługi, wie o tym pan Krystian Kobyłka, dyrektor teatru. Panie dyrektorze, pan Alojzy Smolka była to taka pracowita postać, postać mocno zaangażowana w tą powojenną historię Opola. No, też w życie przedwojenne, bo teatr powstał przed wojną i nie powstawał to łatwo. Alojzy Smolka z grupą przyjaciół ten teatr założyli, stworzyli. Zanim to się stało, współpracował trochę i tworzył taki amatorski, lalkowy ruch teatralny na Opolszczyźnie. Działo się to wszystko przy pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Przed wojną w tym miejscu, w tym naszym budynku była po prostu taka tanzbuda. I w 1953-1954 roku tutaj ten budynek był przebudowany i przystosowany do warunków teatralnych. Jakąś pieczę nad tym sprawował oczywiście Alojzy Smolka, ale także Zygmunt Smandzik. Niezwykle ważna też postać dla historii naszego teatru. Ale to dopiero w 1993 z pańskiej inicjatywy doszło do rozdzielenia teatrów. No tak, ta scena nasza lalkowa już po śmierci Alojzego Smolki miała imię Alojzego Smolki. Ona była taką częścią Teatru Ziemi Opolskiej, później Teatru Kochanowskiego. I to trwało trochę lat, zwłaszcza w tych latach 80. Jeden z ówczesnych dyrektorów teatru imienia Jana Kochanowskiego postanowił w tym naszym budynku zrobić dom aukcyjny, a działalność przenieść na plac teatralny. Podejrzewam, że już by nas nie było, gdyby się tak stało. No i to był ten czas, kiedy wystąpiłem już tak bardzo dramatycznie do pana wojewody Ryszarda Zębaczyńskiego z prośbą, aby nas z tego organizmu, z tej wielkiej machiny wyzwolił. Ja myślę, że teraz śmiało można powiedzieć, że Opolski Teatr Lalki Aktora jest taką perłą w koronie, jeśli chodzi o instytucje kulturalne w Opolu, ale też taką perłą jest Festiwal Teatrów Lalek, który już jutro odbędzie się w Opolu, jego 28. edycja. Dlaczego warto na nią przyjść? Tak sądzę, zresztą nie tylko ja tak sądzę, to jest zdanie wielu ludzi, wielu lalkarzy polskich. Chyba taka najistotniejszy moment, kiedy lalkarze mogą spojrzeć na to, co w danej chwili w polskim lalkarstwie się dzieje. Przyjechać do Opola, zobaczyć przedstawienia swoich kolegów, koleżanek, podyskutować o nich, spotkać się, porozmawiać. To jest niezwykle istotne dla każdego twórcy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a Państwa zachęcam do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, jak również do oglądania nas za tydzień. Do zobaczenia.